Siemanko, ja jestem Detrak i witam was w kolejnym odcinku Simsów. Dzisiaj znowu pobudujemy. No ogólnie nie ma teraz co robić zbytnio w grze. Czekam na nowy dodatek, z którego nakręcę, mam nadzieję, ciekawy let's play. No więc póki co te odcinki mniej więcej do marca będą pojawiały się rzadziej, ale mam nadzieję, że jako wierni widzowie zostaniecie ze mną przez ten czas i już wkrótce, niebawem będziecie mogli się cieszyć nowymi odcinkami Simsów, takimi świeższymi i ciekawszymi. Ale dobrze, koniec zbiadolenia. Dzisiaj kończymy to górne piętro. Już chcę mieć to piętro za sobą, chcę, żeby było skończone i mam nadzieję, że dzisiaj w tych kilkunastu minutach mi się to uda. No, że najpierw weźmy się za łazienki. Nie chcę, aby były zbyt oryginalne, po prostu chcę, aby spełniały swoją funkcję i nie były jakoś wyjątkowo brzydkie. Najpierw wybierzmy. W sumie w łazience mogą być te same płytki co w kuchni. Zmienię tylko ich fakturę, aby to się nie powtarzało i będzie w porządku. Może zacznijmy od tej łazienki tutaj. Ta łazienka może być dość ciekawa, taka niebieściutka. Tak, myślę, że będzie dobrze to wyglądało. Tak, całkiem oryginalnie i fajnie, tylko wiecie co, może... Nie, niech zostanie ten niebieski, ale ja bym go leciutko... Tak, o ton go zmienił, żeby nie był aż tak jaskrawy. No co, będzie przynajmniej ciekawie. Lubię tak eksperymentować z wnętrzami. Chociaż oczywiście też preferuję bardziej minimalizm, czyli taki wnętrza, w których wszystko jest ograniczone do minimum. Tak czy inaczej, od czasu do czasu można poszaleć i jest to nawet wskazane. Dobra. Jest już podłoga, całkiem w porządku. No i co, przydałaby się jakaś wanna oczywiście. W końcu Simowie, którzy będą tutaj w przyszłości mieszkać, muszą mieć jakieś miejsce, w którym się zrelaksują. Co to w ogóle jest? Nie, to nie będzie tutaj pasowało. Zwykła wanna powinna wystarczyć. I chyba nawet ta zwykła z podstawowej wersji gry. Ona będzie najlepsza. Zmienimy tylko tutaj kurek na jakiś mniej złoty i będzie spoko. Okej. A i może od razu wezmę się za oświetlenie, gdyż teraz jakoś ciemno tutaj. Całkiem fajna ta łazienka w sumie. Co prawda takie połączenie takiego odważnego koloru z dość klasycznym oknem nie jest jakieś super i w ogóle, no ale jak już mówiłem, należy eksperymentować, jeżeli chcecie w przyszłości zajmować się projektowaniem wnętrz, tak jak ja właśnie taki mam zamiar, no to teraz, w tym czasie, gdy macie możliwość rozwijania tego swojego hobby, powinniście eksperymentować do woli. Okej, może nawet tutaj mogą być taki blat, tylko możemy zmienić jego kolor. Jakieś takie żółte te szafki, jakby były brudne. Zmienimy je na taki zwykły biały kolor. Taki najlepszy będzie, najmniej rzucający się w oczy i przede wszystkim czysty. I jeszcze powierzchnia blatu. Okej. Jest przyzwoicie. W tym miejscu oczywiście jakiś zlew, czy tam umywalka. No,
jest całkiem przyzwoicie. Ogólnie właśnie z racji tego, że ta łazienka będzie dość mała, znaczy nie będzie jakaś super mała, ale właśnie najfajniejsze jest to, że gdy macie jakieś małe pomieszczenie, to dobierając odpowiednio jasne kolory możecie stworzyć takie złudzenie optyczne, że pomieszczenie jest o wiele większe niż jest w rzeczywistości. Kurczę, nie zmieści się to lustro, a tak bym go chciał, tak bym chciał, aby było ono właśnie tutaj. W takim razie zrezygnujemy z lamp w tym miejscu i zostawimy lustro. Lampki mogą być tutaj i tutaj, okej. Lustro zostawimy takie jak jest, nie trzeba nic zmieniać. Teraz jeszcze kibelek. Oczywiście, oczywista oczywistość to jest taki zwykły, najzwyklejszy biały. No bo w sumie co tu kombinować w łazience? Oczywiście jakaś rolka na papier również. Mydło, gdzie jest mydło? Można byłoby coś postawić właśnie tutaj przy blacie, aby ożywić to pomieszczenie. O, ręczniki. Ręczniki też się przydadzą. Zmienimy oczywiście ich kolorystykę. Wiadomo, że trzeba wszystko dopracować odpowiednio, aby było pięknie i ładnie. A ręczniki mogą być w sumie białe. Chociaż nie. Zbyt białe. Zbyt białe. Boże, jak ja mam czasami dylematy takie z dupy. Okej. Dobra, jeszcze zmienimy kolor wieszaka. No już jeżeli projektujemy tak po byku, to już projektujmy wszystko. Właśnie ogólnie jeżeli chcecie coś zrobić fajnego, nawet w Simsach coś zaprojektować ciekawego, bo to wbrew pozorom nie jest takie łatwe, to przede wszystkim musicie być wytrwali, musicie mieć cierpliwość i wiedzieć, że takiego domu nie robi się w 4 godziny, tylko na przykład w 10 albo i więcej. Ja na przykład mam tak wolne tempo, że jeden dom potrafię robić, no nie wiem, parę dni, a może nawet parę tygodni. To oczywiście też zależy, ile czasu temu poświęcam, ale oczywiście mówię, jak jest na ogół. Tutaj też może być w sumie jakieś lustro, bo będzie, jest taka tutaj wolna przestrzeń, której nie zagospodarujemy. Okej. Weźmiemy lustro, będzie fajnie to wyglądało. I tak ogólnie wątpię, czy w ogóle w tym let's playu Sydney z Bianką się tutaj wprowadzą. Tak czy inaczej, dom będzie zrobiony i gdy go skończę, to udostępnię go wam do pobrania tam z giełdy wymiany, czy tam z innej stronki. Mam nadzieję, że wam się wtedy spodoba i będziecie czerpali przyjemność z grania w nim waszymi simami. Okej, zasłona jest. O, jeszcze jakiś dywanik powinien się znaleźć i już będzie. Będę zadowolony, będę szczęśliwy. Może tak nawet po skosie stać tutaj. Białe? Nie, brzydkie. Opsa. Dobra. Jest dobrze. Dobrze. Można jeszcze jakąś tą ślinkę dodać tutaj w kąciku. Niech sobie będzie. No. I jest spoczko. Zmienimy jeszcze tylko kolor doniczki i przysięgam, nic więcej już nie robię. Obiecuję. Tylko mam nadzieję, że ten kolor doniczki, tak, da się zmienić. Bardzo dobrze. A więc, okej. Jest już zrobione. Przynajmniej
jedna łazienka. Całkiem przyzwoicie wygląda, jest taka jasna i w ogóle podoba mi się. A więc nie ma obijania się. Przechodzimy do następnego pomieszczenia, czyli przedpokoju. Tutaj nie ma zbyt wiele, nie ma czego zmieniać. Po prostu rozstawimy światła. Najpierw zrobimy noc, aby zobaczyć, jak to wygląda w nocy. A więc dobra, rozstawiamy światła. Rozstawiamy światła i... No i dobra, i jest w porządku, tylko jeszcze... Tutaj też w sumie można by było coś zagospodarować, jakąś kanapę w rogu można umieścić. No, fajna nawet taka niebieska, może zostać. Jakąś kanapę w rogu, może jakieś obrazki też. Albo lustro. O, lustro. Lustra są fajne, bo powiększają każde pomieszczenie, jak już wam mówiłem. Chociaż może nie aż takie duże, bo to troszeczkę przesada. Jakieś odpowiednie teraz, szukam odpowiedniego, ale coś trudno znaleźć, jest coś ciekawego, ale okej. Coś tam jest znalezione już. Zmienimy tylko kolorek i... Gdzie jest ten odcień drewna fajny? Chociaż nie, wiecie co? Wiem, że jestem niezdecydowany, ale... Umieścimy tutaj jakiś obraz, bo szczerze mówiąc, coś mi się lustro w tym miejscu nie widzi. Ogólnie chcę, aby to wszystko naprawdę było fajne i fajnie to wyglądało. W końcu robię to też dla was. A więc stąd też moje dopieszczanie każdego szczegółu. A czasami, uwierzcie mi, trudno jest znaleźć coś fajnego do umiejscowienia jako mebel, czy tam dekoracja, nie wiem. No, może ten obraz fajny jest, nie? Jest naprawdę świetny. Doszedł w pozmroku, jeżeli się pytacie. A no właśnie, i jeszcze coś. Gdybym udostępniał wam ten dom, a raczej będę to robić, to musicie mieć na uwadze to, że ja korzystam ze wszystkich dodatków i z części akcesorii. Znaczy, akcesorii jest tutaj akurat najmniej, więc nawet jeżeli nie będziecie mieli jakichś tam akcesorii, albo w ogóle nie będziecie mieć akcesorii, to możecie śmiało pobierać, ale pamiętajcie, że na przykład jeżeli macie tylko podstawkę i jeden z dodatków, to cóż, ten dom w waszej grze będzie wyglądał po prostu żałośnie. Teraz tak tylko was ostrzegam, abyście później się nie zdziwili, że po pobraniu domu nagle się okaże, że wszystko inaczej wygląda niż na filmiku. Dobra, tutaj też jakiś fotel. Toaletka, czy tam nie wiem co to. A na niej jakaś roślinka. No i co? I będzie spoko. Nie ma tutaj co zbytnio w tym przedpokoju przedobrzać. Ma być po prostu w miarę ładnie. Jeszcze jakiś dywan przekopiujemy stąd, tylko że zmieniłbym mu barwę na jakąś jaśniejszą. Taki kremowy bardziej. O. I pociągniemy go tak mniej więcej dotąd. W formie takiego dłuższego chodnika. Chociaż nie. Nie, niech będzie podłoga zwykła. Boże, jak ja jestem niezdecydowany. Ja nie mogę. Dobra. Co tam, przedpokój jest chyba już zrobiony. Taka goła podłoga będzie. W sumie nic złego. Nie ma się czego wstydzić. I co, kolejna łazienka. Zrobimy ją podobnie jak tą pierwszą.
bez zbędnych udziwnień. Co prawda zmienimy tylko kolor na jakiś inny. Co wy na zielony? Tak, zielony będzie fajny. Taki troszeczkę... No. Tak. Bardzo ładny kolorek. Ta łazienka będzie naprawdę jeszcze mniejsza, więc ogólnie muszę ogarnąć, jak ją tutaj rozplanować. Chyba mam pomysł. Będę też kopiował niektóre elementy z tej pierwszej łazienki, no, żeby się zbytnio nie przepracować. Dobra. A więc będzie tak. Tutaj przydałaby się jakaś kabina prysznicowa, gdyż nie zmieści się w tym pomieszczeniu wanna. Kurczę, źle. Zrobimy to w innym miejscu. Tutaj kibel. Tutaj prysznic. I wszyscy zadowoleni. Tak? Zadowoleni? Zadowoleni. O Jezu, naprawdę mała ta łazienka. Taka klitka się zrobiła, gdy wstawiłem ten prysznic. No ale okej. Każde pomieszczenie trzeba jakoś tam zagospodarować. Dobra, teraz jeszcze tylko światła. Robimy to na szybko, bo nie ma sensu też się tutaj zbytnio pieścić nad tym. Dobra, tutaj jakaś lampa. Jedna nawet wystarczy, szczerze mówiąc. O, i może jeszcze jakaś górna. Niech będą mieli doświetlone pomieszczenie. Przepięknie. Oczywiście żartuję. Ale tak. Dobrze, jest. I co? Jest całkiem fajnie. Ogólnie łazienki wyszły dość nowocześniej od reszty domu. Ale wydaje mi się, że to nie jest wada. To jest taki plus. No co? Różnorodność w końcu. I to się chyba liczy jako pozytyw. No i co? Jeszcze ręczniki przekopiujemy, żeby nie było jakoś tutaj nudno. No więc, okej, łazienka gotowa. Pokój tutaj zrobimy? Tak, zrobimy jeszcze jakiś pokój. Zwykłe jakieś pojedyncze łóżko możemy wstawić. Ogólnie, jak tutaj dużo jest okien. Coś za dużo mi tutaj ich przybyło. Ale dobrze, zostawimy tak jak jest. Jakieś łóżko tutaj na środku. Na środku. No, takie zwykłe, skromne, już będzie dobre. Tak, a więc ogólnie dom wydaje się dość mały i niepozorny, ale w środku skrywa dość sporo pomieszczeń. Dobra. Ogólnie włączymy światło, to znaczy włączymy dzień. To będzie może taki dość ciemny pokój w sumie. Możemy tylko jeszcze rozjaśnić ramę łóżka, żeby nie była taka smutna. Okej. Po bokach jakiś stoliczek. A nawet dwa. A co, zaszalejemy. Zmienimy tylko kolorek oczywiście na jakiś sensowny i ładny. Okej. Tutaj jakąś lampkę większą możemy postawić, też będzie ładnie wyglądała. Ogólnie teraz tak improwizuję, nie miałem żadnych pomysłów na te pomieszczenia. Tak po prostu powoli, czym więcej projektuję, to te pomysły się pojawiają tak stopniowo.
I to jest też fajne. Okej, okay. Zasłony jeszcze. Jeszcze do takich większych mebli, aby tutaj sobie rozplanować mniej więcej, jak to ma wyglądać. Co to jeszcze można postawić? A, szafę oczywiście. Szafa będzie konieczna, bo to w końcu sypialnia. Ale może taka szafa bardziej w formie komody, gdyż tak. Teraz tylko oczywiście wybrać jakąś odpowiednią. Oj, oj, oj. Dobra, niech będzie ta. Biurko. Tak, biurko może być. Jeszcze jakiś regał można na książki dać z jednej i z drugiej strony. I biurko po środku. Dobra, tylko jeszcze jakieś inne krzesło, takie bardziej. Dobra, i teraz zbierzemy się za projektowanie każdego mebelka po kolei, aby wyglądał dość dobrze i pasował do reszty. Okej, okay. Regały na książki gotowe. W tym samym kolorze może być biurko, aby było tak jasno dość. Też nie, biurko może być drewniane. Biurko może być drewniane. Brzydki ten kolor. Kurczę. Dobra, użyjemy tego drewna, tylko troszeczkę go. O, tak jest dobrze, tak jest dobrze. Nad biurkiem jeszcze jakiś fajny obraz powinniśmy umieścić. Będzie to tak fajnie dopełniało to miejsce. Dość duży powinien być. Widziałem coś tutaj takiego fajnego, co mógłbym użyć. O nie, to nie to. No, tak, to będzie dobre. Zmienimy oczywiście kolor ramy i co? I będzie świetnie. Oczywiście na biurku możemy postawić jakiś komputer. W sumie to bardziej teraz wychodzi z tego jakiś pokój nastolatka, aniżeli pokój gościnny. Ale czy to miał być pokój gościnny? Chyba nie. A więc dobrze. Powoli już kończę ten odcinek. Jeszcze troszeczkę sobie tutaj dopracuję ten pokój. Efekty zobaczycie w następnym odcinku. Jeżeli wam się spodobało, to oczywiście łapcie w górę, mile widziane. Komentarze też. A jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmikach, to kliknijcie przycisk subskrybuj. Siemanko.